Siemaneczko, czyli witajcie serdecznie, z tej strony Tomek. Zagramy sobie dzisiaj w grę Returnal. Słuchajcie, gra zadebiutowała, jest to ekskluzyw na PlayStation. No, jestem gry bardzo ciekawy, słuchajcie, w szczególności, że gra ponosi jest bardzo trudna. Ja gier trudnych nie lubię. Dlaczego ich nie lubię? Nie dlatego, że trzeba długo skillować, że są trudne, że się zniechęcam, że chodzę po ścianach. To też przy okazji, ale przede wszystkim brak czasu na trudne gry. Dlatego często je gęsto skreślam z automatu, bo po prostu na to nie mam czasu, więc wolę na co innego poświęcić. Ale ta gra może być ciekawa, bo też może się nam tak szybko nie znudzić, bo z tego co wiem, za każdym razem co zginiemy, inaczej ten świat jest troszkę nam przedstawiany. Ale zobaczmy, wejdźmy, zagrajmy. Słuchajcie, wyjście audio, głośniki telewizora. Mam tutaj też headsetik do PlayStation, dedykowany do PlayStation 5 z dźwiękiem Pulse 3D. Z tego co wiem, to ta gra bardzo dobrze sobie sprawuje z tym dźwiękiem. Świetnie się sprawuje, ale zobaczmy, jest w ogóle godzina 24:30, może już jest w pół do pierwszej w nocy, a my sobie zagramy, więc mam nadzieję, że to szybko nam pójdzie, ale zobaczymy, napisy włączone, język napisów polski, rozmiar napisów małe, tryb, dobra, niech tak będzie, ale jakbym włączył sobie te słuchaweczki, pulsy 3D, czy coś się stanie? Włączyłem, słuchajcie, właśnie w tym momencie słuchawki, dźwięk 3D został włączony z automatu, używa słuchawek z włączonym dźwiękiem 3D, ciesz się rozgrywką w pełni doświadczając dźwięku 3D. Konsola PlayStation 5 automatycznie wykryje urządzenia, możesz dostosować wybór wyjścia audio w ustawieniach, ustawienia dźwięk, wyjście audio. Ale niestety, jak w Xboxie jest, tak tu w PlayStation nie da się bezpośrednio włączyć dźwięku z telewizora, jak i ze słuchawek. Chociaż zobaczmy, upewnijmy się. Ustawienia, dźwięk. No właśnie, nie da się niestety jednocześnie włączyć dźwięku na jednym i na drugim, więc szkoda. Szkoda, że w PlayStation 5 nadal jest ten sam problem, że no niestety nawet podłączając do zgrywarki nie można grać na słuchaweczkach, no bo niestety dźwięk musi być zgrany, ale włączmy, później do tego przejdziemy, słuchajcie, ja na razie wyłączę te słuchaweczki, zobaczymy, może podłączymy je później. Opa, odłączono zestaw słuchawkowy, na razie wyłączyłem, żebyśmy mogli słyszeć wszyscy jednocześnie. O, dobra. No to co, rozpocznijmy. Rozdzielczość, słuchajcie, w tej grze nie jest tak naprawdę 4K, co niektórzy zauważyli. Piszą, wypisują 4K, 60 fpsów, super elegancko, ale niestety jest to 1080p. Zrenderowane, słuchajcie, do rozdzielczości QHD, czyli 1440p, i od tej rozdzielczości jest checkboarding do 4K. No tak wyczytałem przynajmniej. Same filmy renderowane pewnie są w wysokiej rozdzielczości, bo wygląda to pięknie, jak mam być szczery. Akcja gry, z tego co wiem, toczy się na nieznanej planecie, gdzieś przez przypadek wylądujemy i po prostu musimy przeżyć, tak? Ale jak wiadomo, jak na jakiejś nieznanej planecie, no to nieznane nam cywilizacja będzie, nieznana nam cywilizacja będzie, nie? No, już czuję. Chciałem powiedzieć, słyszę. Słyszę też, ale czuję przede wszystkim wibracje. Ta gra fajnie jest przystosowana ponoć do DualSense. Teraz wszyscy mówią DualSense. Tak to mówiło się DualShock, tak? To teraz się powinno mówić DualSense. No, ale nie, teraz jest DualSense. Dla mnie to nie śmieszy wymowa angielskich słów przez Polaków. No ale cóż zrobić?
staramy się być poprawnie wymawiać nazwy gier, jak chociażby Tomb Raider zamiast Tomb Raider, nie? A mówiło się przez tyle lat Tomb Raider. No ale nieważne, wróćmy do naszej gierki, zobaczcie. Właśnie jest ten moment, kiedy rozbijamy się. Słuchajcie, zaraz się rozbijemy pewnie. I hop bands. No już widać, że rozdzielczość jest gorsza niż ten film, który był. Teraz już jest na... Gra jest zdubbingowana po polsku, ale wibracje w tej grze, no naprawdę mistrzostwo świata. Powiem wam szczerze, jak na tą rozdzielczość i... Błąd sieci nie można połączyć z usługami online. Połącz się ponownie w menu pauzy. Nie mam takiego zamiaru, słuchajcie. Zawsze pierwsze gry uruchamiam bez połączenia z internetem. Chcę zobaczyć, co oni mi dają na płycie. Wraca... Świetnie, naprawdę. Wibracje, mistrzostwo świata. Sami sprawdźcie, jak wibracje się tutaj zachowują. Rozdzielczość, słuchajcie, no jak już mówimy o tej rozdzielczości, to siedzę blisko specjalnie, żebyście chociaż mnie jakiś tam trochę widzieli, ale jak się tak przyglądam bardzo z bliska, no to ta rozdzielczość nie wygląda źle. Nie jest to natywne 4K, co mówię wam, powiedziałem wam wcześniej, ale też nie jest źle ten cały... Szczegółowy jest. No fajnie się to prezentuje. Widać, że to jest tak naprawdę 2K. Tak bym powiedział, że to jest 2K. Nie 4K, nawet nie QHD, ale tak pod QHD to podchodzi. Podchodzi, więc zobaczymy. Zobaczymy. No 60 FPS-ów, tak więc gra jest płynna. Nie wiem, czy ray tracing jest tu wykorzystywany. Na razie tego przynajmniej nie widać. Ale jest płynność. Płynność, słuchajcie, postaci czuć. X-em podskakujemy. No to widać, że to jest nasz statek rozbity. Tutaj mamy ogień, który dosyć efektownie wygląda, bo nie wygląda po prostu na taką płaszczyznę 2D, jak to często niestety bywało, nawet przyjemnie się to prezentuje. Na skawandrze niestety nie widać żadnych odbić oprócz tego światła padającego. No tak, dopiero w jak jest jaśniej, no to widać niestety te niedociągnięcia rozdzielczości. Nie jest to tak wyraźne, po prostu, ale słuchajcie, naprawdę jest majstersztyk graficzny, jest majstersztyk graficzny. To już jeżeli tylko porównuję do rozdzielczości 4K. Tutaj jakiś głaz, jakiś kamień widać obcych. Nie wiem, to jak... Nie wiem, powiem wam szczerze, że to mi się kojarzy z dupą, z rowem, autentycznie. No wybaczcie mi, ale tak mi się to skojarzyło. To jakieś wrota. Dobra, w porządku. Tak jak mówię, skaczamy X-em. Tutaj przeskoczyć trzeba. A, o, od razu zginąłem. Chyba jakiś long jump mi się lekko udał. Ale szybki ten, restart, zobaczcie, zginąłem, od razu się gra... Gra pojawiła, nie? Tutaj, nie wiem, jakiś roślinny. Co się wydaje,
O, przytrzymując, słuchajcie. Pokazuje mi, gdzie mam się udać, gdzie są bardziej jakieś przejścia, tak? Tak więc no, idę w tamtą stronę, bo tam sugeruję, zbadaj źródło sygnału. Jakieś paprochy latają, deszcz pada, więc coś się dzieje. Jest tutaj te efekty cząsteczkowe, fajnie się nam tu prezentują. Czy ja mam tam zeskoczyć na te kwiatki, powiedzmy? Tak, zróbmy. Fajnie, to fajnie wszystko tutaj się rusza. Wiatr, powiedzmy, że to wiatr. Tutaj mamy jakieś ciało, naciśniemy trójkąt, jak nam sugeruje. Nie, ładnie, graficznie naprawdę majstersztyk, mimo to, jak oni te sztuczki graficzne tutaj nam... A, i pewnie broń zdobędziemy, no rzecz jasna, nie? Czy wy to słyszycie, czy nie? Nie chcę brać za głośno, bo w domu... Rodzina śpi. Dobra, L2. O, opór czuć. Ale zajebiście, wiecie co? Naciskając, słuchajcie, L2 mogę przytrzymać do połowy, a później czuć duży opór i może być wciśnięcie. Pewnie będzie to jakoś fajnie wykorzystane. Co, w tą lampkę pewnie? Tak, zgadza się. O, kółkiem, słuchajcie, mogę sobie użyć takiego long jumpa, skoku dodatkowego. Przytrzymaj, by zeskanować. Odkryłam potencjalny zasób. Analiza wykazała przydatność do naprawy skafandra. Klasyfikuję jako... Do naprawy... Proszę bardzo. Naciśniemy. Tutaj mam życie, tutaj te gwiazdki. Nie wiem, czego, co to jeszcze jest, ale zero mam. Wejdźmy, co tutaj nam sugeruje. Mamy mapę, tak? Tak więc no, mapa prosta. Idziemy dalej. Stan. Stan, pewnie tu chodzi o skaner naszego, nie wiem, zdrowia, wyposażenia, prawda? Tutaj mamy też sprzęt cały, przedmioty zużywalne, elegancko. Pewnie tutaj będzie dostęp do naszych broni dodatkowych, baza danych. A tutaj pewnie to, co spotkamy, zeskanujemy, z czym będziemy mieli do czynienia w grze, to tutaj się nam zapisze i będziemy mogli zawsze do tego wrócić i poczytać. No fajnie to jest zrobione. Klimacik ta gierka ma. Nie mogę powiedzieć, że nie ma. Tak więc lećmy dalej, bo już mi się tu zaczyna podobać. Coraz ciekawiej się tu zapowiada. Wow, jak w Awatarze trochę, co? Potrzebny klucz, słuchajcie. Ok, zasób muszę mieć jakiś jeden. O, kadstenka mi się włączyła. Pierwszy obcy. Nie wiem czemu Heavenly Sword, nie Heavenly Sword, tylko Horizon Zero Dawn mi się skojarzyło. Te roboty, dinozaury mechaniczne. Pewnie to trzeba przeskakiwać, bo to życie mi zeżre. Strzela się przyjemnie. Wow.
Adrenalina rośnie, gdy zabijesz wrogów bez otrzymania trafienia. Wyższe poziomy odblokowują specjalne zdolności oraz zwiększają zdobywanie... Dobra. Co tu mamy? Znalazłam nagranie dziennika. Dodaję do bazy danych. Odtwarzam. Dziennik zwiadowcy. Atropos. Minęło 30 minut od ostatniego wypadku. Całe połacie lasu zmieniają się niczym płynna układanka po każdej mojej... Wbijamy się na górę. Tym razem, gdy wracam. Protokół Astra stanowi, że nie zostanę ewakuowana, dopóki nie dotrę do sygnału transmisji. Melodyjka taka ala kosmiczna, słuchajcie, nawet relaksująca, ale taka tajemnicza, ciekawa. Dziwne, co? To, co ona teraz powiedziała. Życie mi się powiększyło. O, wow. Można interakcję z otoczeniem, widać, że do najgorszych nie należy, bo zniszczyłem ten posąg. Powiedzmy, że to posąg, nie? Pozostałości obcych. Dobra, wracamy się, tutaj już. Przejrzeliśmy wszystko. Te roślinki mi się podobają. O, już mam, no to włączę, wkładam klucz. I się przedostajemy dalej. No klimacik jest, nie powiem. Klimacik jest. To jest to, co już wiemy. To już jest to, co wiemy. Czy coś tutaj nam doszło? Nie. Oprócz tego tutaj mamy o. Zasoby, wyposażenia. No to tutaj o bronie pewnie dodatkowe byśmy mieli. Zasoby. Podnieś tam kolejny posąg. Ciekawe, czy jest jakieś trofeum za zniszczenie wszystkich. Chociaż nie gram na trofea, ale jak ktoś lubi, to są jakieś pewnie lasery. Jeszcze tutaj się to wezmę. Co, przebijamy się tam i spróbujemy, co? O, nic mi się nie stało zbytnio. Ale to też jest ślepa uliczka. Aj! Jednak zeżarło. Widzicie? Zeżarło mi życie. Za pierwszym razem fajnie przyszedłem. Ale już za drugim razem nie było tak kolorowo. No, zginąłem. Życie mi się nie odregenerowało. Może mi się regeneruje, jak zginę bezpośrednio, a nie spadając. Pójdźmy tu. Nie wiem, czy to byłem. Wszystko tu jest na razie bardzo do siebie podobne, więc można się troszkę zakręcić. W szczególności jak staram się rozmawiać z wami. Tam nie wskoczę teraz. Tutaj się nam wszystko sypie. Ale płynność jest. Czuć tą płynność. To jest 60 fpsów. Jest to odczuwalne. Jakieś dziwne odgłosy w tle słychać.
Dobra, skoncentruję się teraz na tej mapie. Byliśmy tam. A, tu zginąłem. Tu spadłem przecież. Byłem tam, zebrałem, to idziemy tu. Czy to tam mam przeskoczyć? Tam też mogę przeskoczyć, ale tak daleko mogę skoczyć? Mogę. Oświetlenie jest to ostre, no nie mogę powiedzieć. Nie można nic w sumie złego, negatywnego powiedzieć o rozdzielczości. Bo wygląda bardzo ładnie. Poziomu trudności nie zauważyłem, żeby był, ale jest auto lekkie, ojej, lekkie auto celowanie. Ale leciutko. Nie jakoś tam. Uszkodzenie skafandra. Szkodliwe przedmioty mogą powodować uszkodzenie. No to widocznie w coś wlazłem. Ten skafander mi nam się troszkę zabija i wrogów. Dobrze, będę zabijał wrogów. Czy to było to? Tutaj coś jest? Nie, tylko się pali. Jakaś kontrolka, światełko. Każdy posąg, widzę, można zniszczyć. Wchodzimy tam, wchodzimy. Wow, zobaczcie na to. Wow, no to ciekawe, co to jest. O, patrzcie to. Jakieś posągi, których się akurat tych nie da zniszczyć. Natrafiłam na stos ciał przedstawicieli obcych. O, no to już się dowiedzieliśmy, co to jest. To jest ciekawe, co? Patrzcie na to. Jak jakaś masa. Trochę. Jakiś syndrom, co? Tak jakby. Trochę tutaj pachnie alienem, co? Takie klimaty. Wykrywam dziwny odczyt energii. Drop dystans też jest spoko. Doczytywanie jest... nie przeszkadza. O, tutaj patrzcie. Fajnie się to prezentuje. Nasza broń się przegrzewa. Widzicie, jak za szybko strzelam, to nasza broń się po prostu przegrzewa. O kurde, jaka opcja. Wow. Napotkałam wrogiego drapieżnika. Nie miałem pojary, żeby podejść nawet do typa. Ale mamy cutscenkę, więc pewnie to tak musiało być. Ponownie rozbijamy nasz statek. O, przybitki jakiegoś domku na wsi były. A, jest nasze logo, Returnal. Proszę bardzo. No spoko, spoko się gierka zapowiada. Ciekawe, czy podołam tej grze pod względem poziomu trudności. Hej,
ale wydaje mi się, że tak. No dokładnie. Cofamy się, bo wpadamy w pętlę czasu. Tak to jest opowiedziane pod względem story. Zobaczcie, na statku mamy widok z oczu, ale jak już wychodzimy... A tu co tu mamy jeszcze fajnego? A, że nasz statek jest uszkodzony, dobra, dobra. Teraz nie będziemy tego czytać. Ale można się przespać. Spróbujemy się przespać, słuchajcie. Coś będzie się nam śniło, czy nie? Czy się obudzimy, nie wiem, rankiem, ale tutaj pewnie ranka nie ma, tak więc... O, jest jakiś... Coś jednak jest. Aha, dobra. Spoko. Jakieś drzewa, liście w nocy. Skafander szczegółowy, ładnie się prezentuje. Gierka zapowiada się namiodną, klimatyczną i ładną graficznie. Czyli to, co oczekujemy od gry. Centrum dowodzenia. Ale my chcemy opuścić ten statek. A. Czekajcie, czyli to było tutaj wyjście, ale tu jest zamknięte. A, w tą szczelinę trzeba wejść. Za każdym razem, gdy umierasz, wracasz na miejsce wypadku bez nowych broni, zasobów oraz przedmiotów zebranych w trakcie ostatniego cyklu. Wpisy w bazie danych przedmioty stałe zachowują się pomiędzy cyklami. Wykorzystaj te przedmioty, aby korzystać ze skrótów i odkrywać nowe obszary. Proszę bardzo. No jest. Dobra, jesteśmy. Wchodzimy z powrotem. Tutaj o, ten fragment, co nam odpadł. Chociaż tą broń podstawową mam, ale pewnie chodzi o jakieś inne. Widzicie? Zupełnie inaczej się to prezentuje teraz. Ojej! Co to jeszcze z tyłu? Tego nie widziałem. Nie wiem, czemu tam zginąłem. Nie mogę wskoczyć do tej wody? Woda zabija, kochani. Woda zabija. I co, kolejny raz, widzicie? I tak w końcu macie ja dzień świstaka. Again, again, again. O, fajnie pokazuje nam, gdzie jest nasz przeciwnik. Jakieś lasery, patrzcie, co tu się dzieje teraz. Oni do nas idą.
wymagana technologia obcych, pewnie muszę coś odblokować. Znaczy, wow, to co pomyślałem, słuchajcie, do połowy naciskam, po czym wciskam i jakieś super uderzenie, super siła, nie wiem, pewnie o, tak zrobimy, wow. Ale to się musi jakoś namodować. Było gorąco nawet przez moment. Tutaj ten pasek coś mi rośnie od tego strzelania, słuchajcie. No jestem ciekawy waszego zdania odnośnie tej gierki. Co to jest? Wow! To mnie pożera. Uciekłem od tego. Można. Można niszczyć. Coś tu mamy. O, nową broń. Nową broń mamy. Chyba dopiero się zacznie rock and roll, kochani. Zdobyłam broń obcych. Dawajcie, postrzelamy. Baza. To jest ta broń. O, lepiej się strzela. Ciekawsza broń. Też ma dodatkowe. I to idziemy postrzelać. Wibracje, no mistrzostwo świata, mówię wam. Wow, chamski rest tutaj. No, ta broń jest ciekawa dosyć. Nie wiem, od czego jeszcze to się jest zależne.
fajnie się rozchodzi, co? Te promienie, to wszystko. Nawet z daleka sięgają, zobaczcie. Z góry. Trzeba zejść z pola bitwy. Broń się każda nam przygrzewa. To jest jasne. Ten specjal nie sięga wszędzie. Jeszcze bym chciał sprawdzić tylko te słuchaweczki, słuchajcie. Wow, wow. Ha! Poezja dla uszów. Słuchajcie, poezja. Tu naprawdę tą grę zrobili pod te pulsy. Ten dźwięk przestrzenny jest tutaj na wysokim poziomie, naprawdę. I plus te wibracje w padzie, no, majstersztyk. Tylko i tak najlepiej grać. Samą broń jak kozak słychać w tych słuchaweczkach. No szkoda, że wy tego nie słyszycie. Ale naprawdę polecam. Pewnie nie będzie... Nie musicie posiadać tych słuchawek, słuchajcie, każde słuchawki pewnie będą tutaj mistrzostwo świata się prezentowały. Super, super. Jeszcze lepsze doznania, jeszcze lepsze doznania. Jestem ciekawy, czy to nas zabije, słuchajcie, czy to nas zabije? Te kluchy nas zabiją? Wow. Tak, to nas je. No nic, słuchajcie, tu można grać i grać. No, gierka jest ciekawa, na pewno będę grał w nią dalej. Spróbuję ją przejść, spróbuję ją zrecenzować. I zobaczymy, co z tego dalej będzie. Piszcie w komentarzach, kochani, co wy sądzicie o grze Returnal. Czy sprawia wam przyjemność, czy jest jednak trudna? No, przyjemna jest. Gra jest cholernie przyjemna. Fajny klimat. Rozdzielczość też super. Płynna gra. No i ciekawa. Ciekawy jestem tej gierki. No, co by tu dużo powiedzieć? Jutro do roboty, ale jeszcze sobie tak poza wizją troszkę pogram. Fajnie, fajnie się to zapowiada, naprawdę. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się ciepło. Cześć. Returnal.